Wyobraź sobie, że przychodzisz do kogoś, aby prosić go o pomoc w stworzeniu własnego projektu. Niech będzie to grafik, konstruktor, szwalnia itd. Po pewnym czasie tworzycie ten projekt, ale później on zgłasza się do ciebie po dodatkowe wynagrodzenie, gdy ty na przykład odniesiesz sukces. Czy może to zrobić? I po tej krótkiej historii myślę, że warto się przywitać. Także cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło, jestem prawnikiem. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest współautorstwo i ogólnie o prawie autorskim do utworów. Jako projektant pewnie nie wykonujesz wszystkiego samemu. Tak jak wspominałem już wcześniej, idziesz do jakiegoś grafika, do jakiegoś konstruktora, szwalni, żeby współtworzyli twój projekt. A czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy takie osoby są współautorami, czy one też mają prawa autorskie do waszego projektu, do twojego tak naprawdę projektu? Żeby w ogóle mówić o współautorstwie, twój projekt musi być utworem. A żeby był utworem, musi spełnić przesłanki z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Znajduje się tam definicja w artykule 1. I tak naprawdę istotny tutaj będzie wkład twórczy. Wkład twórczy, który każdy z was da do tego utworu. Ten wkład twórczy nie musi być proporcjonalny, nie musi być równy. Może być na przykład, że ty zrobisz więcej, będziesz miał 80% udziałów, ta druga osoba będzie miała 20%. To jest nieistotne. To jest ważne dopiero wtedy, kiedy przyjdzie do rozliczeń. No ale oprócz wkładu twórczego istotne jest też porozumienie między wami. I to porozumienie nie musi wystąpić w tym samym czasie i miejscu. Czyli nie musicie podpisywać umowy i tak dalej, tak? Wystarczy, że porozumiecie się na Skype'ie, na Facebooku, drogą mailową. To pozostawiam waszej decyzji. Dobrze, ale już odpowiadając na twoje pytanie, czy szwalnia, konstruktor i tak dalej mogą mieć prawa autorskie do twojego utworu? Oczywiście mogą mieć, gdy będzie ten wkład twórczy i porozumienie, ale często tego porozumienia nie ma i tego wkładu twórczego również nie ma. Dodatkowo te osoby wykonują czynności techniczne, pomocnicze. Pomagają ci tak naprawdę tylko stworzyć twój projekt. Jeżeli już będziesz myślał o współpracy z kimś na takich zasadach, czyli na zasadach współautorstwa, warto, żebyś sporządził z nim umowę i ustalił wszystkie zasady współpracy. I nie mam na myśli tutaj tylko procedury, co, kiedy, gdzie, jak stworzyć, ale określ także prawa autorskie, do kogo ile będzie należało, do kogo co będzie tak naprawdę należało. Tak więc podsumowując, istotny jest wkład twórczy oraz porozumienie faktyczne, które musi wystąpić między wami. Ale na dzisiaj to już wszystko. Więcej możesz przeczytać oczywiście na blogu prawowmodzie.pl, gdzie opisałem temat współautorstwa oraz umowy współautorskiej. Cześć!